Edyta Suchy, trener kadry młodzików województwa dolnośląskiego. Edyta, gratuluję. Powiedz, jak to się stało? Tak, do końca czerwca każdy z trenerów w województwie dolnośląskim mógł złożyć ofertę na trenera kadry. W tym roku kadrą objęci będą chłopcy rocznika 2000 i dziewczynki rocznika 2001. No i tak się złożyło, że wygrałam konkurs na trenera kadry chłopców rocznika 2000. Czyli więcej pracy w Twoim życiu jeszcze z piłką ręczną, bo przecież pracujesz tutaj z chłopakami w Głogowie. Tak, więcej pracy, ale jaka fajna praca. To już praca z najlepszymi na wyższym poziomie. Po to każdy trener się kształci, po to gdzieś tam robi wyniki. Myślę, żeby właśnie z takimi chłopcami popracować, przynajmniej móc spróbować, czy się do tego nadaje, czy sobie z tym poradzi, tak? To jest wyróżnienie, myślę. To Twoja kadencja trenerska będzie trwała 2 lata. Jakie plany na ten okres? Jak to będzie wyglądało? Patrząc po zawodnikach, bo już nie ukrywam, miałam pierwszą konsultację naborową. Przyjechało 51 chłopców z całego województwa. Patrząc po tym, jaki mam materiał, to myślę, że sięgniemy po najwyższe cele, bo naprawdę w województwie dolnośląskim są super zawodnicy piłki ręcznej rocznika 2000. Jak będzie wyglądała Twoja drużyna? A tego jeszcze nie wiem. W tym tygodniu odbyła się konsultacja naborowa. Tak jak mówię, przyjechało 51 chłopców z całego województwa. Oni byli badani testem międzynarodowym piłkarza ręcznego. Oprócz tego każdy miał szansę 15 minut w meczu pokazać się, tak? Zostali ocenieni. No i teraz możemy wybrać niestety tylko 12 plus 6 rotacyjnych, tak? To jest 18 chłopców z 51 jest z czego wybierać, tak? Ale muszę powiedzieć, że materiał naprawdę bardzo dobry. Czy widzisz w swojej drużynie zawodników także z Chrobrego, z Głogowa? Powiem szczerze, że 2 zawodników na 100%. To nie jest tylko moja ocena, ale ocena innych trenerów tego rocznika. Nie wiem, jak wypadli w tych testach, ponieważ ja testów jeszcze nie sprawdziłam, jeszcze nie punktowałam. Pełen obraz będę miała dopiero gdzieś po tygodniu i oprócz tego jeszcze do końca października daję sobie czas na to, żeby popodglądać resztę zawodników, sprawdzić i dopiero z końcem października ogłosimy kadrę personalnie, ponieważ zgrupowanie kolejne kadry jest dopiero 14-16 listopad. No to cóż, czego mamy Ci życzyć na tej nowej drodze zawodowej? 1. miejsca na olimpiadzie z kadrą. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo.